Policja prowadzi działania mające ustalić tożsamość mężczyzny, który, jak widać na opublikowanym zapisie z kamer monitoringu, dopuścił się uszkodzenia samochodu marki Volvo na jednym z przyblokowych parkingów na osiedlu Północ. Konkretnie chodzi o zatokę położoną przy ulicy Kowalskiego 4A. Do zdarzenia doszło 28 sierpnia bieżącego roku. Z ustaleń mundurowych i zarejestrowanego obrazu wynika, że młody mężczyzna ostrym narzędziem dokonał przebicia 4 opon w samochodzie marki Volvo. Pokrzywdzony oszacował straty na łączną kwotę 1000 zł. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z filmu lub mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Funkcjonariusze dostępni są pod numerem 606 680 288. Można również skontaktować się z inną, dowolną jednostką policji albo skorzystać z numeru alarmowego 112. Dostępna jest również skrzynka mailowa pod adresem widocznym na dole ekranu. Informator będzie miał zagwarantowaną anonimowość.